Elo, elo! Z tej strony Kapitan Bloody. A dzisiaj sobie gramy znowu ponownie w Shakes and Fidget. Elo, elo! I co w związku z tym Shakes and Fidget? W związku z tym Shakes and Fidget? Jakbyście chcieli zagrać, link do gry w opisie. A my dzisiaj znowu zabawimy się w rozbudowywanie naszej postaci! To tak, pewnie zastanawiacie się, co ostatnio się wydarzyło. Otóż ostatnio wydarzyło się niewiele, ale nasza postać cały czas się rozwija. O tak. To tak, nie jestem pewien, że dodali coś nowego. Chyba na razie nie, no z ostatniej rzeczy nie było nic nowego. Tak jak widzicie, już całkiem nieźle rozwinęła się nasza twierdza. I dzisiaj możemy rozwinąć kolejną rzecz. Możemy rozwinąć koszary, możemy gildię łuczników, chaty drwala. Możemy rozwinąć to, możemy rozbudować też. No jest kilka rzeczy, które możemy rozbudować. Najchętniej by chyba bym rozbudował koszary, ewentualnie nic bym nie rozbudowywał, tylko poczekał, jak będę mógł ulepszyć jednostki, ale jak sami widzicie, to wymaga naprawdę dużej ilości drewna oraz dużej ilości kamienia, więc niestety takie ulepszenia nie są łatwe. Myślę, że możemy teraz ulepszyć koszary, mimo że przez to ulepszanie koszar, czyli przez te 6 i trochę dni, nie będziemy mogli nikogo atakować. No ale z drugiej strony, potem będziemy mieli naprawdę dużo żołnierzy. I tym, myślę, że tym akcentem możemy też zaatakować tego ziomka, bo ma całkiem niezłe, dużo drewna. No i pięknie żeśmy go pokonali. No i teraz, mogę ulepszyć, szkolić? Właśnie, nie mogę, to jest w trakcie rozbudowy, więc niestety nie mogę teraz szkolić jednostek, więc automatycznie nie możemy tutaj nikogo atakować. No ale z drugiej strony będę miał potem więcej tych żołnierzy do dyspozycji, co będzie się przekładać na większe łupy. Chodźmy też szukać klejnotów, bo nie, głupio by było, żeby nasza fabryka klejnotów sobie stała i nic nie robiła. No dobra, tak właśnie wygląda nasza tutaj twierdza, jak widzicie, całkiem wszystko się pomału rozwija. Teraz zobaczmy, jak wygląda nasza postać. O, tak wygląda nasza postać. Tu już widzę, że jakieś pierdoły mam. Co nie? Siła? Siła to takie średnie. Szczerze mówiąc, kamień siły to taki średnio przydatny. Najbardziej przydatny to jest raczej kamień wytrzymałości, jeśli chodzi o wojownika. To wojownikowi lepiej dawać kamień wytrzymałości. To tak, mamy tu parę pierdół. Myślę, że możemy pójść na razie jeszcze na chwilę do właśnie naszego mistrza rozmontowywania i rzeczy, które po prostu są słabe, które już wcześniej chciałem rozmontować, po prostu sobie tu rozmontujmy. Patrzcie, to jest w zasadzie niby lepsze. Pancerz, inteligencja dodatkowa. Tamto jest niby odrobinkę ulepszone, ale zobaczcie sami. O wiele, wiele lepsze, co nie? No. No, skoro tak stawiają sprawę, to nie mam wyboru. Dodam po prostu tylko... Dobra, niech będzie za to. Dodam po prostu tylko slot. A tu co najwyżej możemy odzyskać klejnot. Myślę, że ten klejnot... Poczekaj, chociaż teraz już takie trochę lepsze te klejnoty zdobyłem. A dobra, odzyskajmy ten klejnot. No i włożmy sobie tutaj elegancko, co nie? Żeby za dużo na tym nie stracić, a wręcz zyskać. Dobra, czy coś tu jeszcze warto rozmontować? No są tu jeszcze jakieś pierdoły, tak naprawdę u kowala najbardziej to chyba warto rozmontowywać te rzeczy, które nie można sprzedać. No i tu już są jakieś takie pierdoły, to po prostu to sobie już myślę, że po prostu posprzedawajmy. A, to możemy dać to, niedawno chyba miałem na sobie? Nie, nie miałem tego na sobie. Jakieś takie już to, dajcie spokój już z tymi główienkami. Dobra, no a co z tym zrobić, szczerze mówiąc, nie wiem. W tej chwili. No, szału nie ma, ten klejnot, szczerze mówiąc. Chyba można go po prostu posprzedawać, bo i tak go nigdzie nie wykorzystam póki co. Wiem, że mógłbym teoretycznie do wojownika wmontować, ale no, nie widzę takiej potrzeby. Mam tutaj, zobaczcie, ile... 1008 milion, mam mnóstwo teraz złota, mogę tutaj troszkę poinwestować, ale może jeszcze trzymajmy się z tym chwilę. Chodźmy sobie standardowo do zbrojowni, nie do zbrojni, do gabinetu magii. Nie, kupmy sobie paru ulepszeń. No ogólnie jeśli chodzi mi oczywiście o takie rzeczy, tylko chodzi mi o coś takiego, czyli to sobie kupmy. Czyli robimy standardową wersję. Swoją drogą, tutaj widzę, że coś lepszego upolowałem odrobinkę, zobaczcie sami. Odrobinkę lepsze od tej rzeczy, co nie? No, minimalna różnica. Znowu idziemy do zbrojowni, do kowala. Co nie? I znowu ta sama sytuacja co ostatnio, czyli odzyskaj klejnot i zamontuj tutaj. No i mamy już odrobinkę lepsze. Możemy zobaczyć, nic nie ma, lecimy dalej.
Nic interesującego nas. Znowu nic ciekawego, to oczywiście zawsze kupujemy. O, to chciałem, to jest ten. Jeszcze jedna buteleczka jest nam potrzebna, czyli ta od inteligencji. I wtedy będziemy mogli, jak zwykle, rządzić tym światem. Nie to. Nie, to se weźmy. Wiadomo, że mógłbym też kupować dla moich ludzi teoretycznie te rzeczy, przedmioty, ale no to nie ma sensu. Zdobędę, czy później tak zdobędę odpowiednie sprzęty dla moich ludzi. Patrz, nie mogę znaleźć tego, czego szukam, co nie? Taki trochę przypiks, ciągle znajduję to, ale nie mogę znaleźć buteleczki na inteligencję, żeby sobie zwiększyć. Bardzo mi się to nie podoba. Tak bardzo potrzebne rzeczy i nigdzie ich nie ma. Jak tak może być, co nie? Jak tak w ogóle sobie oni to wyobrażają? Patrz, ciągle te znajduję. Będę miał mnóstwo tych klepsyd piasku czasu. Będzie mogli szybko misję wykonać. O, znowu coś znalazłem lepszego, ale to minimalne ulepszenie, więc nie będę się zawracać sobie tym głowę. No patrz, cały czas nie możemy znaleźć. To możemy znaleźć, ale cały czas nie znajduję sobie tej buteleczki, co wam mówiłem. To sobie też możemy kupić znowu. To oczywiście jak jest, to zawsze kupujemy. Ale patrzcie, cały czas. Dobra, już nawet tak szybciej przelecę troszeczkę. O, to chciałem tylko tej ulepszonej wersji. To też sobie kupmy znowu. No patrzcie, nie ma tego ciągle. Co nie? Ciągle tego nie ma. Znowu to. Już jak nie kupujmy tego na razie. To sobie kupmy. No patrzcie, nie ma tego nigdzie. O, no kurde, no nie tą buteleczkę. Ja chcę tą lepszą. No patrz, jakie gówno. No patrzcie, jakie gówno, no nie wierzę. Patrzcie, ile klepsy już mi zmarnowałem. Ej, no nareszcie, dobra. I teraz jesteśmy w pełni ulepszeni. Teraz możemy tak naprawdę dopiero działać. No, bo jesteśmy potężni, czy tak? Zaczniemy może od standardowo, od areny, mimo że ta arena to, mówię, nikt już nie walczy normalnie na arenie. I tak tu praktycznie chyba z każdym przeciwnikiem wygramy. No, naprawdę, nie ma chyba przeciwników, których byśmy nie pokonali tutaj. Proszę zobaczyć, jakie zniszczenie. No, troszeczkę sobie powalczymy, nie wiem w sumie nawet po co. Dobra, wystarczy walki na dziś. Warty nie bierzemy, wiadomo. W karczmie to się zaraz karczą ogarniemy. Chodźmy na razie do jeszcze tak, czyli tak, stajnia. Zajmijmy się może jeszcze pobilami dzisiaj. Dobra, mamy mrok. Mrok zaatakuje mi światłem. Piękne zwycięstwo. Nakarmy naszego potworka. Potem mrok, kolejny poziom. Trochę niby mniejszy. Spróbujmy może wodą. Może się uda. Nie udało się. Mamy mrok, jeszcze wyższy poziom, spróbujmy tutaj na przykład ziemią. Też się nie udało, mrok dosyć niski, spróbujmy ogniem. Ogniem się udało. I mrok, mrokiem, raczej mniejszy poziom mroku mam, więc nie było opcji, żeby się udało. No dobra. Ta sprawa została wyjaśniona. Doktora Bu, już raz sobie zakręciłem. Zakręćmy jeszcze kilka razy. W ogóle nie chce mi się strasznie czekać, jak on to kręci faktycznie, więc sobie tak szybciej to pominiemy. I faktycznie coś tam zyskujemy, co nie? Po prostu nie chce mi się czekać, jak ta koło łaskawie się zakręci. O, zakręciliśmy sobie 10 razy i teraz jeszcze 10 raz. Zobaczmy, jest to trochę skał. Dobra, na pewno się trochę wzbogaciliśmy. No i teraz, kiedy zajrzyjmy jeszcze do gildii, zobaczmy, jak tam gildia. Gildia oczywiście cały czas tutaj utrzymuje ten wysoki poziom. Co tu jeszcze mamy? Dzisiaj. Tutaj już chyba demoniczny portal, do jutra już dzisiaj byłem w demonicznym portalu. Tyle i tak wygląda sytuacja gildii, zobaczmy jak to wygląda tutaj, 56 miejsce, więc wydaje mi się, że całkiem niezły wynik. Tak twierdzę, tak pupil. No dobra. I po tym całym wprowadzeniu wydaje mi się, że teraz czas na najważniejszą rzecz, czyli czas na nasze lochy, czyli to, co Bladeusz uwielbia najbardziej. Nie wiem, czy to uwielbia najbardziej, ale to, na czym się chyba najszybciej expi. Mamy 208 poziom, jak sami widzicie. A zaraz będziemy mieli dużo większy poziom. Czyli tak, raz. O, nie pokonałem go, ale teraz go pokonam.
Nie, no nie muszę teraz go pokonać. No bez przesady, on nie jest taki silny. Wow, było blisko, teraz go pokonam. Nie, nie, teraz go zniszczę. Kurde, jak mało brakuje zawsze. No come on, zniszcz go. Kurde, jaki wytrzymał gnój. Jest zniszczony i patrzcie ile expa, co nie, to jest ogromna ilość expa. Spróbujmy ostatniego bossa pokonać. Dobra, tego będzie trudno pokonać, więc go na razie odpuśćmy. Odpuśćmy, tutaj jeszcze jest Esteros. Esteros, możemy tu ze Esterosem pogadać, to jest... O, Esteros, to jest w ogóle nawiązanie do ten, do gry o tron, tutaj walczymy o tron. Zobaczcie, jaka super czapka poszła tutaj, no. Trochę mało inteligencji ma, ale ma wszystko inne więcej. Westeros, czyli tutaj walczymy o... To jest wielka walka mur, patrzcie! Mankut Lannister! Co nieciekawe nawiązanie do gry o tron, no jak nie wiedziałem. Teraz walczymy o tron, musimy pokonać wszystkich po kolei jak leci, żeby zdobyć tron Esteros. Co tu mamy? O nie, to jest Sutener Petyr! Tylko nie to! O nie, Sutener Petyr, okazuje się, że jest potężny, tego to nie pokonamy na razie. Dobra. Czyli widzicie, teraz w Shakes and Fidget musimy walczyć o tron. To jest teraz bardzo ważne. Dobra, a poczekaj, wróćmy jeszcze się na chwilę. Dobra, to tak, mamy wieżę. Dobra, myślę, że możemy zajrzeć do wieży. Profesja mag. Mag. O, wszystkie cechy. Myślę, że to będzie dużo lepsze niż to, co aktualnie posiadasz, panie magu. Dodajmy może jej. Nie mogę tego wykorzystać na moich pomocnikach? No nie mogę. Dobra. Czas najwyższy wejść do wieży, wojownicy. Jesteście gotowi? No to myk! No pięknie! I szpony dla wojownika. Coś czuję, że to będzie poważne starcie. Dobra, włazimy dalej. Na kapturka. Myk! I dla zjadowcy jakaś nagroda. Potem to wszystko przejrzymy. Chociaż możemy to na upartego teraz przejrzeć, widzimy, że mniejszy pancerz, ale dużo rzeczy na plus. Dobra, co to jest? To jest bryloczek? Nie wiem, co to jest. To jest to? Stymulator mózgu? Gdzie to się wkłada? Tutaj się wkłada. No i się wkłada. No i ogólnie widzę już, że wytrzymałość się zwiększa, trochę obrażenia spadają. Ale też dlatego, że tutaj mamy taki problem z tym, że tu jest po prostu włożony klejnot na zręczność, ale ogólnie jest lepsze. Zobaczmy jeszcze jak nasz wojownik z tymi szponami. Też widzę, że tutaj pancerz nie spadnie, a obrażenia nam się zwiększą. Oczywiście znowu sytuacja z klejnotem, że jakiś klejnot by się przydało włączyć. Dobra, włazimy do tej wieży. Pięknie, wszystkie cechy, no jak to jest chyba dobre dla mnie. Ale my się nie zatrzymujemy, lecimy dalej. Myk, teraz jaka piękna gwiazda i dukaty. Patrzcie, z jakim przeciwnikiem idzie nam teraz walczyć. I myk dla zwiadowcy. Dobra, lecimy dalej. Dobrze nam idzie, dużo expa na pewno wleci. O, i pierwsza osoba, której nie pokonaliśmy. Teraz chodźmy jeszcze raz do tych lochów. To pierwsze, pamiętajmy, że ja zdobywam cały czas expa, więc ja mogę tu naszych towarzyszy sobie trochę podboostowywać. Leveling im robić, co nie? Zwłaszcza, że zauważcie, że nagle się okazało, że mam mnóstwo hajsu. A ten level mój troszeczkę wzrósł. Więc expimy w maga teraz. Patrzcie, ile leveli do góry muszę udać. Co nie? Patrzcie na to. I już maksymalny. 215 poziom mam, co nie? Jak szybko go wbiłem. Teraz to. Patrzcie, jakie on ma zaległości. Jak ten wojownik jest do tyłu, co nie? Kurde, no nie starczy mi hajsu, żeby go maksymalnie wyekspić. Mamy wyekspionego maga. Ale niestety wyekspienie tutaj wojownika na maksa, czy na naszej łuczniczki nawet, no to niestety jeszcze dużo hajsu wykorzystanych przede mną. No dobra, walczymy teraz z przeciwnikiem. Teraz powinniśmy dać sobie radę, teoretycznie przynajmniej. Dobra, daliśmy sobie radę. Było chwilę zachwiania, nie wiadomo było, czy się pokonamy tą osóbkę. Ale lecimy, teraz siup. O, to już silny przeciwnik. Dobra, na razie sobie odpuszczamy. Idziemy jeszcze na strefę mroku. No i tu jeszcze troszeczkę powalczymy, bo tutaj też się dużo nowo walczy. No, proszę państwa. No, proszę państwa, ale tu niszczymy naszych przeciwników. No i my, kto się nazywa zwycięstwo z premedytacją? I ostatni przeciwnik na tej krainie? Też zniszczony. Coś fajnego? Tak, coś fajnego z tego co widzę. To jest chyba dla maga nawet, więc... I nawet chyba takie byłoby spokojne dla mnie z tego co widzę. No i proszę, pierwsza kraina pokonana. Idziemy do następnej. O, wszystkie cechy. Coś też fajnego bardzo.
Nie popatrzyłem, co dostałem. Dobra, później popatrzę. To dla wojownika. Widzę, że będzie dużo fajnych itemków. Po tych wszystkich wyprawach będzie naprawdę wow. No, tu już nie pokonaliśmy, już trudny jakiś przeciwnik. O, tu już jest wymagające. Dobra, zobaczmy, jak wyglądają nasze łupy. Jak widzicie, nasze łupy, no, wyglądają całkiem pokaźnie. No i tak, na pewno dla, zobaczmy takie rzeczy, które są stricte, dla przykład dla łucznika. Mamy tak, dla łuczniczki. Co my mamy dla łuczniczki? Mamy dla łuczniczki to chociaż, czyli inteligencja dużo, pancerz dużo, czyli to raczej... No, to raczej nie dla niej. To raczej nie dla niej. Lecimy dalej. To jest dla łuczniczki? Nie, to jest dla każdego. Dobra, wiecie co? Chodźmy może na początku, jednak tutaj pójdziemy. Inteligencji mi tu sporo jednak spada, inteligencja. Jak będę chciał to założyć u siebie, więc ja tego nie wykorzystam na pewno. Zobaczmy, czy coś tu jest, coś takiego, co będzie dla mnie dobre. To jest dobre dla mnie. Wszystkie cechy. To bierzemy. Oczywiście diament będzie trzeba tutaj jeszcze klejnot włożyć, ale jest to. Buty też. Już teraz widzę, że te buty są po prostu świecie lepsze. Czyli te będziemy mogli dać naszemu magowi od razu. Od razu idziemy do maga, bo mag dostaje rzeczy tu po mnie. No i mu po prostu dajemy to. Poczekaj, to było tu. Tak. I tak samo buty minimalnie, ale jednak lepsze. Co nie? Idziemy jeszcze raz do mnie. Co tu mamy? To nie. Tutaj, o, to jest już, widzę, że też jest lepsze. Też jest lepsze. Oczywiście tu klejnot będzie trzeba wyciągnąć. Ewentualnie nie będzie trzeba wyciągać, tylko po prostu damy to naszemu magowi. Co nie, on na pewno z tego nieźle całkiem skorzysta. Wszystkie cechy, znowu ta sama akcja, czyli tutaj wszystkie cechy. Też będzie trzeba tu zrobić slot na klejnot. Co tu mamy dalej? Wojownik i to są też dla wojownika. Dobra. Jeśli chodzi o mnie, to chyba byłoby tyle. Zobaczmy jeszcze wojownika. Czy to jest lepsze? Wytrzymałość, tak, to jest lepsze. To poczekaj, to jest to? Które to jest miejsce? To jest to? To jest pasek chyba, to jest to. Tak, z całą pewnością to jest troszeczkę lepsze. Takie rzeczy, które są wojownikowi akurat bardzo potrzebne. I jeszcze taki hełm, który też się widzę, że jest lepszy. Też widzę, że jest odrobinkę lepszy. Czy tak, i teraz jeszcze ostatnia rzecz, i czy no i to chyba jeśli chodziłoby o takie ulepszenie moich bohaterów, to byłoby tyle. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze warto. Tremia do złota z wieży. No miłe. Tak czy siak wieża pomału zostaje nam. Możemy jeszcze spróbować zaatakować jedną przeciwniczkę. No niestety, teraz chyba poziom jest zbyt duży. Tak, na końcu jeszcze powalczmy trochę na tornadzie, to te tornado to ja lekceważę ciągle, bo potem mam tyle itemków z tego tornada, że nie wiem, co z tymi itemkami zrobić, bo one w większości są do wyrzucenia po prostu. No i brak miejsca w ekwipunku. Jak widzicie, zrobił się tu niezły bałagan. Myślę, że jakieś legendarne itemki, znaczy coś legendarnego na pewno, będzie można wrzucić do WC, jakiś taki itemek, który w sumie aktualnie jest mi już potrzebny, typu ten pierścień chociażby. Chociaż poczekaj, nie, ten pierścień nie jest wcale taki dobry. Ja go... Pierścień? Inteligencji bardzo mało ma, no to nie, ja go wrzucę. A, nie mogę, bo on jest już wrzucony był. To nie, to dupa. To dupa, to wrzucę, nie wiem co wrzucę. To jak będę miał jakiś legendarny item, który mogę wrzucić, który już nie był jeszcze wrzucony. Do, o, na przykład to. To mogę wrzucić. No i proszę, i mamy od razu buty dla wojownika. Od razu możemy spojrzeć, czy może akurat przez przypadek są lepsze. I patrzcie, jak się złożyło, co nie. Dużo, dużo lepsze buty. Pod wieloma względami. Jak mi się wydaje. Muszę tylko klejnot jeszcze wytegować, ale chyba jest lepsze ogólnie. Są ogólnie lepsze, tak mi się wydaje. Bo tu mam duży bonus pod do wytrzymałości. Dobra, ja sobie to wszystko pogarniam już. Nie ma co tutaj niepotrzebnie was zanudzać ogarnianiem ekwipunku, bo to zawsze jest burdel i zawsze to trzeba wszystko zrobić. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek Shakes and Fidget, to chyba byłoby na tyle. Jak sami widzicie, moja postać cały czas dzielnie się rozwija. Z dnia na dzień staje się coraz potężniejszy. No, no i nie wiem, co tu jeszcze mogłem dodać. To chyba byłoby tyle. Piszcie, czy wam się odcineczek podobał. Piszcie, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Ewentualnie, co mógłbym porobić w Shakes and Fidget. Może jest jakiś sposób, jest jakieś urozmaicenie, o którym nie wiem. A tym akcentem kończymy. Tak więc, elo. Link do gry znajduje się w opisie.